Drodzy moi widzowie, pokażę wam fajną moją dalszą kolekcję moich zegarków, fajnych, profesjonalnych. No, tu mam taki fajny zegarek, profesjonalny, jest podświetlany. O, widzicie jak świeci? Tylko to teraz to jest tak, o, jest podświetlany. O, widzicie? Takie zegarki to trzymają się na ręce, fajnie się prezentują. No, fajny zawsze wieczorem, jak się gdzieś idzie na miasto, to fajnie się podświetla. Tu się go wciska, można sobie podświetlić. To jest już taki zegarek porządny. No, stan jest idealny, fajny, profesjonalny, nie jest zniszczony. No, to jest nowiuśki zegarek. Ma alarm, nie? To jest taki bardziej to jest taki. To jest dobry zegarek, to nie jest byle co. No, widzicie? O, teraz już taką mam kolekcję zegarków, to ja lubię zegarki. No, tak samo jak i monety, i gry, konsole. No. Trzeba się troszkę główkować, trzeba mieć taką kolekcję. No, wiadomo, kto kombinuje, ten ma, ten nie kombinuje, to nie ma. No, no, to jest taki, on fajnie się prezentuje, taki oś, ktoś jak chce taki z alarmem mieć zegareczek, to tylko takie coś, fajne. No, to jest, on ma po prostu i u góry i wskazówkowe, i na dole elektroniczne. Czy to jest dobrej generacji zegarek, jeszcze się trzyma. No, nie jest zniszczony. Po prostu glandzlówka. Spod igły. Nie zniszczony. Pokazałem, to jest glandzlówka zegarek. Zniszczony ten zegarek. Dobrej generacji. Dobrze się trzyma na ręce. I taki ktoś każdemu to polecam, takie zegarki. Pokażę wam też coś takich, ponieważ teraz mam dużą kolekcję tych zegarków. Kilka rodzajów mam, ponieważ tych dużo mam rodzajów zegarków, i wskazówkowe, elektroniczne. Też mam i Pegasusy, i po prostu mam też i gierki Tetris. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, możecie się śmiało zgłaszać do mnie. No, pełna kolekcja Pegasusów oraz zegarków mam. No, ponieważ tam się gdzieniegdzie się ta patelia, tam widzieliście, pokazywałem wam na filmie, ta patelia się tam, ona sprzedała się, ta patelia, bo ponieważ przyszedł tak klient, od razu kupił, wiadomo, nie zastanawiał się, bo są tacy, że się zastanawiają, bo powiedzą za drogo. Ja powiedziałem tak 140 minimum za tą patelnię. I tyle, no. Bo wiadomo, ja mam tych patelni takich nowiuśkich, to ja mam więcej. Ja bym mógł ich zasypać tymi patelniami, no. No, ja mam dużo tych takich patelni, takich dobrej generacji, no. Tylko że dopiero takie gdzieś tak by trzeba było tak go fajnie coś tam zagadać, coś to tylko to można patelnię gdzieś jeszcze tak go u mnie można takie coś zamówić. No. Druga kwestia jest taka, że jeszcze jest takie fajne cudo, że w tej patelni tylko można być w zmywarce. No. A druga sprawa, to mówię, mam pełną kolekcję zegarków. One się bardziej prezentują. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, można śmiało do mnie nagrać wiadomość na Messengera lub napisać w komentarzach na YouTubie. No. Druga kwestia jest taka, pokażę wam też coś takiego, fajnie pokażę wam na filmie, coś tam pojadę na fajną wycieczkę, takie jeziorko fajne, właśnie się, może dziś się wybiorę. Zobaczymy, jak to będzie. Wiadomo, no. Bo to wiadomo, ja też muszę sobie jakiś transport
skołować, poszukać co i jak, wiadomo, trzeba dać na paliwo. Wiadomo, nikt cię nie będzie za darmo wiózł na jakieś jezioro. Wszystko kosztuje, no. Także oglądajcie mnie tylko na YouTube. Zapraszam was do kolejnego mojego filmu.